Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w takim ma dość nowym typie materiału na moim kanale, podwójnym timelapsie, tak wzorowanym na tym, co robi Zlewik, chociaż troszeczkę innej formie. I zdaje mi się, że on też takiego nie robił, chociaż nie doszukiwałem się. By the way, polecam Zlewika, wpadnijcie do niego kanał, mimo iż nagrywa po angielsku. W dzisiejszym materiale przetestujemy sobie poziom trudności w grze. Dość proste zestawienie, na jednym ekranie będziecie widzieli poziom normalny, na drugim very hard. W teorii poziom normalny powinien dawać większe szanse mniejszym i średnim krajom na jakąś rozgrywkę i stanie się większym w późniejszym etapie rozgrywki, a poziom very hard, no to powinniśmy widzieć tutaj jakąś taką symfonię początkowych dużych blobów, ale wynik ostateczny, powiem szczerze, że dość mocno mnie zaskoczył i gra troszeczkę inaczej przebiegła niż myślałem, ale to już sobie obejrzyjcie. Ale, wraz z Eną przygotowaliśmy dla Was malutki konkurs do wygrania 3 gift cardy o wartości 5 euro. Żeby dołączyć do konkursu, wystarczy na przykład odwiedzić moją stronę, napisać pozytywną recenzję albo negatywną, dołączyć do naszego Discorda. Jeżeli wykonacie wszystkie te 7 ruchów, będziecie mieli 7 razy większe szanse na wygranie w tym konkursie. Do końca pozostały 23 dni, trwa chyba do 19 maja, jeżeli dobrze wszystko pamiętam. Link jak zwykle macie w opisie tego filmu.
Jeżeli film Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!